Witam serdecznie. Ten film nagrywam po to, aby przestrzec was przed zakupem pada Cobra. To akurat jest model QSP400, ale generalnie chodzi o całą tą serię 400. Pad sam sobie jest całkiem fajny, wygodny i w ogóle przyjemnie się z niego korzysta. Natomiast jego trwałość to jest około, w moim przypadku, 14 dni. Pad po 14 dniach po prostu przestał funkcjonować prawidłowo. Przestał funkcjonować przycisk R3. Raz łapie, raz nie łapie, głównie nie łapie. I teraz chciałem wam opowiedzieć, jak wygląda procedura reklamacyjna w firmie, która dystrybuuje te pady Cobra QSP400. Pad kupiłem w firmie Media Expert. Nie mogę nic zarzucić, jeśli chodzi o obsługę przez pracowników tejże firmy. To naprawdę fajnie się z nimi współpracowało i to działało prawidłowo. Natomiast jeśli chodzi o serwis, sam serwis Cobra, to powiem, że to jest porażka. Pad był reklamowany 3 razy. Pierwszy raz zareklamowałem go 31 stycznia. Pad był kupiony 31 grudnia. Dopiero 31 stycznia go zareklamowałem, bo po prostu nie miałem kiedy podjechać wcześniej i zareklamować ten produkt. I jaką dostałem odpowiedź od serwisu? Odpowiedź od serwisu dostałem: testy nie wykazały wskazanej przez klienta usterki. Urządzenie pracuje prawidłowo. Brak podstaw do spełnienia roszczeń klienta. Tą odpowiedź dostałem 18 lutego. Czyli 18 dni od złożenia reklamacji. Ok. Wróciłem do domu. Wziąłem tego pada. Odpaliłem. I oczywiście przycisk R3 nie działał dalej. Ale znowu nie miałem za specjalnie kiedy czasu. Małe dziecko i te sprawy. Więc wróciłem do sklepu Media Expert 4 marca. Ponownie zgłaszając tą samą usterkę, czyli nie pracujący prawidłowo przycisk R3. Tym razem serwis odpowiedział mi 7 kwietnia. Ponad miesiąc czasu trwało sprawdzanie, czy przycisk R3 w padzie działa. I zgadnijcie, co odkryli. Testy nie wykazały wskazanej przez klienta usterki. Urządzenie pracuje prawidłowo. Brak podstaw do spełnienia roszczeń klienta. No super. Wracam do domu. Odpalam pada. Przycisk R3 dalej nie działa. Wracam. 12 kwietnia. Tak, 12 kwietnia wracam do sklepu Media Expert. Kolejny raz składając reklamację, tym razem z tytułu Encoimi. I 29 kwietnia dostaję odpowiedź, że testy nie wykazały wskazanej przez klienta usterki. Urządzenie pracuje prawidłowo. Brak podstaw do spełnienia roszczeń klienta. Moi drodzy, to jest jakiś stary pad firmy Hori. Gra Zero Dawn Horizon. Jak wiecie, tu jest taki dosyć ważny element, który nazywa się fokus, aktywowany przyciskiem R3. Widzicie, na starym tym padzie działa ten przycisk całkiem poprawnie. Uruchommy teraz pada Cobra QSP400. Widzicie, analog działa, jeden, drugi, różnego rodzaju funkcje działają, to wszystko działa. Jak chcemy pobiegać, naciskamy sobie przycisk z analoga lewego i teraz wciskamy fokus. Drogi serwisie, jeśli przerasta cię sprawdzenie takiej rzeczy, to ja nie wiem, po co wy w ogóle jesteście. Nie działa ten przycisk. Nie będzie działał, a wy sobie kupiliście teraz antyreklamę za 160 zł. Nie polecam tego gówna nikomu. Analog jest uszkodzony mechanicznie. On czasami załapie, ale głównie, jak widzicie, nie.
nie kupujcie tego gówna. To jest po prostu wyrzucenie pieniędzy w błoto i później użeranie się z serwisem, który nawet nie raczy sprawdzić, czy faktycznie to działa.